She has taken all my money, and she has taken all my life. She gave me good times, she gave me bad times, and then she gave me her goodbye. And there's no heart inside of her, she is just a slot machine. The most cold of evil zombie bitch that I have ever seen. Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie ze mną Dari Dari Dari, którą właśnie cię zasłaniały te koty przychodząc, ci odsłoniły jak zaczęłaś mówić, to było takie epickie. Normalnie ten. Jakbym zemdlał w połowie nagrania, proszę się nie przejmować, Dari kontynuuj, ja to później jakoś zmontuję, tak. Nie, dalej jestem, widać, jestem w tym swoim kultowym szlafroku, wyglądam jak, nie wiem, jakiś zbankrutowany świeży milioner. Tak, jedziemy, mamy dzisiaj co? Mamy dzisiaj zimną atmosferę, jest chłodno. Mamy listę questów, które będziemy sobie robili w Beluslan. I powinniśmy dać radę, chyba nie będzie gorzej niż na ostatnim nagraniu, gdzie mnie cały czas disconnectowało i... to była trauma, to po prostu była trauma. Dobra, tutaj mamy z kimś pogadać, widzę, choć poszukamy tego kogoś. Biegnę za tobą. Nie, ja się teraz podniecam, bo widzę padający śnieg i po prostu... Wspomnienia z dzieciństwa, wyszedłbym ulepić bałwana, parę kulek, rzucił kogoś na tor śniegiem. Wrzucił za kołnierz, chorował przez tydzień. A nie, przeszedłem od razu do ostatniego elementu. Tu jest ta... ale fajna tarcza. W ogóle wygląda jak ta druga frakcja. Taki kolor skóry. No ja wiem. Śpiega mamy. Teraz nie wiem, czy do góry, czy gdzie to była ta list. Tak, tu jest, choć. O, Deleris. No. Wszystkie? Jakieś trzy u niej mam. No ten, z którym trzeba gadać. A, przeklikam wszystkie, to się wezmę ten... O Boże, jakie jest zbliżenie, zaraz zobaczysz. O. Ciekawy ten najazd kamery, no nie? No. I jeszcze coraz bliżej, kuźwa. Chyba jakiś bóg jest, bo nie o to chodziło. No. Znaczy, to w moim przypadku jest zrozumiałe, bo jestem taki niski, że mam akurat na linii wzroku, ale u ciebie powinno być wyżej. No. Jeszcze Thor ma jakiegoś questa u mnie. No, gadaj z nim też o tym questie. Mamy jeszcze z kimś tu gadać. Jak to ci nazywa ten ktoś? Freya. I ta Freya jest na dole. Znaczy, ja widzę jak bezpośrednio pod sobą. Aha, nie mogę zaskoczyć tutaj przez ten. Jest na dole. Jej. O, i koniec questa. Jej! Normalnie dzisiaj szaleństwo. We're on fire! Wciąż mam potki na pasku, mi się świecą na szaro te z... Dostałem skilla. No, ty po tych questach też zrobisz. Czekaj, bo kurde, zaświecił się nowy quest. Ty widzisz go, czy nie? A nie, bo tu na 44 to nie widzisz, dobra. Okej, dochodźmy robić te, co mamy robić. 44 to my dzisiaj musimy wbić. No. Jestem przekonany, że tak. No ale co, masz tam, ile masz kresek już wbitych, ile ci zostało? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i pół. Dziewięć i pół. Czy połowa tak na oko, tak? Bo to jest ile, 20 kresek? Czy... No to dobrze, no. Dam radę. No tam procenty ci powinno pokazywać, tak? Najedziesz na pasek, to procenty ci A pokazują. A jest, 52,13. No, to nieźle. Te questy załatwią sprawę. Dobra.
Idziemy bić Riomses. A bo oni nie wiedzą, dlaczego ja o tym mówię i nie powiemy im, tak? Tak, okej. Na podnoszenie, zobaczcie, podniesiesz. Nie mam, tylko jakąś tam skórkę. Aha, no czyli każdy sobie, dobra. Dobra. To każdy sobie własne rogace znajduje. Jak w życiu, jak w życiu. Okej. Gdzie tu są? Dwa. Jej. Dobra. Aha, mogę zmienić broń przecież. Jej. Tu dalej jeszcze są, chodź za mną. A tu mam dwa całe, więc... Aha, no to robi sobie, dobra. Ja poszłam trochę dalej, że mam nadzieję, że mnie widzisz na mapie. Chyba tak, ale pierwszy raz klepię tak o skanona, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, jednak przynajmniej może kwestia o obeznania ze skillami, ale na razie mi się pistolety bardziej podobają, bo przynajmniej mogę biegać. Wow. Aha, zginął. Okej. 3 na 9, dobra. Widzę, w którym kierunku pobiegać, to lecę za tobą dalej. Oznaczyłam ci jedyneczką jednego tutaj, koło mnie, co jest, co masz bić? Czekaj, wow! Coś razem dobrze biegnę za tobą, moment. No. Czemu ja... Aaaa, zły skill. Dramat. Dobra, jestem. I tam jest, mówisz, jakieś te atakują, mają preemptive attack? Mają preemptive attack. Tą jedyneczkę, bo te drugie to mają inną nazwę. Tak. I nie świeci się koło nich, nie widać tego, to znaczy questa. Bo teraz po tym ostatnim update'cie już to jest? No wiesz, stare przyzwyczajenia, ja tam nawet nie zauważam tych rzeczy, tylko wiesz, ze starego przyzwyczajenia po prostu se sprawdzam, tak? Ja właśnie jestem zdziwiony, bo widzę, bo mi się to pojawia jak jeszcze za mgłą widzę tego przeciwnika, już widzę niebieską kropkę koło niego. Więc jest sympatyczny. Masz z granata. Okej, i... 4 jeszcze? Ty już masz, czy jeszcze nie? Nie, mam 7 na 9 na razie. Aha, okej. Tam są te trokiny, też się przy nich świeci na niebiesko. Więc... Tak, ale to za chwilę. Jeden po jeden quest, dobrze? Spokojnie, nie, spokojnie. Okej, tak, ja wiem. Nie, po prostu zobaczyłem, że niebieskie takie... Ale to jest inny map. Cruel Taiga. Poszukać jeszcze gdzieś tutaj, muszą być z drugiej strony. Wybiliśmy wszystkie. Widzisz, jakby się robiło solo, to akurat wystarczyło. A tak to trzeba będzie na spawna czekać. Gdzieś tu powinno być jeszcze, kurczę.
Czy to wszystko świeci na niebiesko, ale... Są trolle. Okej, okay, skąd przyszliśmy, się zaczynają respawnić z powrotem, bo jest jeden z tych, których ubiliśmy. Okej. Okay. No to prześledzimy jeszcze raz tą drogę. Najwyżej. Okej, okay, 6 na 9. Dojechać z autoataku. Nie ma co marnować bostów na wykończenie. What? Nie podniósł. 7 na 9. O, jest. Dobra. Nie, bij, spoko. Nie, no pij sobie. Znajdę tam dalej jeszcze jeden. No są jeszcze, choć tutaj dwa akurat. Po jednym nam brakuje, nie? Tak. Właśnie na ten. Tam do ciebie biegnę, tylko podniosę drop, który zostawiłaś. Czy to jest tak, że mi się dropi coś innego niż tobie czasem? Czemu? Czy zostawiasz jakieś niepodniesione rzeczy? Nie, zostawiam. Aha. To tylko ja mam przyzwyczajenie z gier typu Diablo, że muszę podnieść wszystko. Okej. Okay. Nie było użycia tego skilla, nikt tego nie widział. Jest! Dobra, to teraz możemy iść trolle bić. Okay. To zalicza, no nie? Tak, spoko, jest dobrze. Dobra. The wrong target. Kurde, życie byłoby dużo prostsze, gdyby można je było mierzyć poziomami expa. Nieświadomie popełniłem cytat, to znaczy przekazałem mu się, a później się kapnąłem, że widziałem to w serialu. Muszę ten atak na odzyskiwane many wykopać gdzie indziej. Czemu? Bo nie wiem dlaczego, wydaje mi się, że pod czwórką mam granaty i naciskam na te granaty, a zaczynam strzelać pociskami na odzyskiwanie many. Aha. Musimy im chałupę zbić. O. Na Huntera? Troll House. O, masz. Tak, 1 na 2. Nie spadł. Myślałem, że się na niego tak fajnie zawali. Ale po prostu my jesteśmy ten. Wpadamy do wioski, wyrzynamy wszystko, mordujemy. To, jak tak spojrzysz, to od tego zaczynały się filmy w stylu Conan czy coś, nie? Że przyszli, zabili mu rodziców. Niszczymy nie? domy. Tak, niszczą domy. Co sprawia, że zaczynasz podejrzewać, że niekoniecznie jesteś po stronie tych dobrych. Ale ta druga frakcja też ma zapewne takie questy. W sumie teraz jak pomyślałem, to mało jest gier, w których grasz jako ten taki zły, nie? No, tutaj też jakoś błędnie ludzie zawsze myślą, że Asmodianie to są ci źli, ale to nieprawda. No, to znaczy z tego co jak mi opowiadasz fabułę, to na gorszych wyglądają ci Eliosi. No, czy może... no bo to z naszej perspektywy tak wiesz, tak historia opowiada to, że oni są ci gorsi, nie? Oni znowuż nas uważają za jakieś tam bestie zmutowane i niewarte w ogóle światła Iona, nie?
Także... No, standard. Tak w życiu. No. Czekaj, tu wszystko, tak. Czy jeszcze coś? Chyba nie, chyba wszystko, dobra. No to lecimy dalej tutaj, chodź. No. Ale to takie jak zazwyczaj, kwestia perspektywy. No. Ale to trochę mnie też czasem denerwuje ludzi, jak oglądam, jak wybierają frakcje, na przykład zaczynają grać i wybierają frakcje, a wezmę tych białych, bo te drugie to są bestie, to ja chcę być dobry. No. To mnie normalnie krew się gotuje. To tylko kilka razy był taki wyjątek. Znaczy, bo masz gry jak jakieś Gwiezdne Wojny, gdzie ludzie chcą grać Sithami na przykład, żeby grać Sithami, albo chcą grać Jedi, ale Gwiezdne Wojny to jest wyjątek, bo ludzie chcą grać czymkolwiek tam, więc... Nie wiem, ta gra jest tak słaba, ludzie w to grają. No, dobra. Nie poszło na głos. Nie, bo faktycznie to jest tak niespełniony potencjał, że... Ale była taka gierka, nie wiem, czy kojarzysz takie coś jak Warhammer? No. No, to było MMO w świecie Warhammera, które długo nie pożyło, bo twórcy mieli bardzo, bardzo głupi pomysł, jak je realizować. I tam było tak, że wszystkie dobre frakcje miały takie beznadziejne klasy i ten... I w ogóle były takie, no nie przymierzając, takie lalusiowate. A ci źli mieli mrocznych elfów, którzy byli po prostu rzeźnikami, krew, ofiary, wiesz, jeszcze bijące serca składać w ofierze, tego typu numery. I wszyscy grali tymi złymi, bo po prostu byli czadercy w porównaniu do tych dobrych. Więc to było takie inaczej niż tutaj, bo tutaj wszyscy, a ja chcę być tymi dobrymi, a tam, o, mają mroczne elfy. I było śmiesznie. Ale jest dużo osób takich, że na przykład, co wiesz, co pograją chwilę tymi białymi i potem z ciekawości pójdą zobaczyć, jak wygląda ta druga strona i mówią, o, tu jest ładniej, tu jest lepiej, tu jest fajniej, tu jest bardziej tak klimatycznie, nie? Mroczniej. No chyba, że ktoś ma drewnianego kompa jak ja kiedyś i jak jesteś na początku tej frakcji niebieskiej, tych Asmodian, to masz różowo-fioletową ziemię, ten grunt i to wygląda źle. I patrzysz i tak, kurde, co? A potem patrzysz na wysokie rozdzielczości. Aha, dobra, teraz rozumiem, o co chodziło. Dobra. Skaczemy w przepaść? To, no, zaraz skoczymy, tylko musisz zrobić małe cut scene. Aha, pewnie, jasne. Okay. No to jestem też ready. No to dobra, to skaczemy na te tutaj kryształowe, lodowe bloki takie, co są te na dole. Widzisz? Czekaj, odpalę sobie latanie. Ha, 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 ha. Ha! Pamiętam, żeby scrolle używać. Tylko, że tutaj tak aktualnie ci to nie jest tak za bardzo potrzebne, no ale spoko. Okej, dobra. Nie muszę zużyć tylko te scrolle. Tylko przy takim lataniu, kiedy otwierasz sam skrzydła przy glajdowaniu, to nie daje nic. Aha, no to zmarnowałem skrzydła. Ale nie, bo mam 5 scrolli, które mi leży i po prostu zawalają mi jeden slot, nie? I tak zużyję, tak samo jak mam ten, nie wiem, to anti-shock control jakiś, który też bym zużył. Dobra, skacz, to ja będę leciał za tobą, bo chcę... Wow! Co? Nie wiem, co się stało, zobaczysz, na nagraniu wyglądało, jakbym spadł i ten... Wow. Jak tu się spadł? Mam nacisnąć w dół, żeby lecieć pomimo wiatru w górę, tak? No. Jakieś takie dziwne było. Skoczyłem i nagle tak spadłem w dół, a później się pojawiłem u góry i wciąż na skrzydłach, więc dziwne to było. Przestraszyłem się. Bijemy kuzynów mojego trikusia. Okej. Mojego mounta, tego co ci pokazywałam kiedyś, nie? Tego, dobra. Przez chwilę nie załapałem... Czego? Ale okej, dobra. Tam jest treasure box! No, zaraz go tworzymy, spokojnie. Bo ta tu skoczyła mnie. Zbierasz też te hordy, czy nie? Solid Tricorn Bone, nie, mam ten. Aha, no to znowu trzeba będzie pojedynczo. Trzeba będzie uważać na... 1400 kinach, jej! Szaleństwo. Dobra, każdy bije swoje w takim razie. Okej. Kupiłeś to porabiane w tych niektórych questach, że nie można razem tych zespołowo. Dropów
questa brać, nie? A, teraz mam. Jeden na cztery, okej. I co, wybiliśmy całą populację? I co za świnia dobrze umie? Okej, ty już masz? No, mam cztery, jeszcze też sześć drugich muszę, ale... To ja potrzebuję jeszcze trzy, tak. To poczekam na respawn. Ojej. A ten pan... Chciałem się zaśmiać, a mi nie wyszło. Tu się da wejść od dołu? To wygląda jak tutaj schody. Na dole też są. Aha, czyli skaczemy, tak? Jest tutaj winda taka, widzisz? Zobacz. A. Nie wiem co to było, ale było boskie. Nie! Nie, to dobrze, że to jest na nagraniu. To... Ja wczoraj, jak się wieczorem trochę lepiej czułem, to siadłem i nagrałem jeszcze z Wildstara tam sobie nagranie, żeby mieć, bo już nie miałem absolutnie co, nie wiem, dwie minuty w nagranie i przeleciałem przez podłogę i się rozbiłem na jakiejś całkowicie innej mapie, która jest w innej części tamtego wszechświata. To było takie... What? Co się właśnie stało i czemu to się stało, nie? Ale okej, okay, dobra, nie rozumiem. Może dlatego, że jestem chory, nie ogarniam. Nie, to po prostu jesteś widzem i tyle. Tak, to tak się kończy. Czekaj, tu jeszcze jednego zgarnę z tych. Poczekam na cooldown skill i może jednak... Właśnie wymyśliłem, jaki utwór będzie do nowego wstępu. A, zdradziłem im. To znaczy, nie, słyszeliście na poprzednim tym nagraniu, że ma być ten wstępniak i ten. No. No, to nie zdradziłem, ale... Mam właśnie w głowie utwór na nowy wstępniak. Wyślę ci potem, będziesz się śmiać. Dobra. Okej. Okay. Widzę, mamy te petrachulki, to chodźmy je też... To już po drodze można. Muszę te granaty przestawić. Teraz, pod tym petrachulku. Tak, okej. Okay. I teraz jest okej. Okay. Teraz zamiast... Petrachulki też musimy bić solo, czy...? Nie, no zaliczę, chyba zaliczyło ci, no nie? A, skupiłem się na pasku zadań i tak, zalicza. Dobrze. Ten hyper speed. Przypomniał mi się pierwszy Thor, jak zamrozili tego strażnika bram, teraz zapomniałem imienia. On był taki zamrożony w połowie uderzenia i się rozmroził, jak inni wrogowie przebiegali i dokończył uderzenie na kim innym. Trochę śmiechowe było. Heimdall, o. W ogóle jak go zobaczyłem pierwszy raz w filmie, to nie mogłem, bo Heimdall w mitologii tej nordyckiej to jest taki najbardziej nord jak się da ten, on jest opisany jako, wiesz, śnieżno-biała skóra, śnieżno-białe włosy, nie, taki blondyn, taki rasowy, skrajny nord, a oni w filmie go zrobili jako czarnoskórego i takie, jaki polew. Sypiesz lodem. Tak powiem, masz zimny pot. Tak chlapom. Znaczy sypał kostkami, nie chlapał. No. No, a tu mamy kanion triko, dobra. I to też trzeba będzie... Czemu nie mogę? Aha. Oznaczyłem ciebie za przeciwnika ekstra i próbowałem cię atakować. Ale ze mnie tak... kumpel. Te kanion triko też musimy osobno zrobić, dobra. Dokończmy sobie te petrachulki. Jeszcze dwa takie ice. Blablabla. U góry.
Aha, te A, petardy naparzasz? domowe? No, nie wiem po co, ale okej. Słyszę takie tu, 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 tu. Chciałem poczuć, jak to jest być spowolnionym. Okej, idziecie w czoło tam na górę, tak? Okej. Okay. Jak fajnie lód ten... O, zaliczyło mi. Jeszcze jeden. Chodź tutaj ze mną. Okej, okay, lecę. O, jest tam. Co to jest? Frozen? Tu mamy go też do questa, tego Icebacka. Chodź. Już nie będziemy musieli wracać. Okej. Okay. Aaaa! Dobra, zużyję potki, bo muszę zużyć dwie potki, żeby ten... Żeby zrobić miejsce. Tam świrujesz z tyłu, a to cię wiedzieć. Oj, Boże, Boże. Ale fajnie było. Okej, jeszcze jedną tą czerwoną potkę i zrobi mi się więcej miejsca w plecaku. Yeah, muszę zacząć potki zużywać, scrolle zużywać, a nie to leży i czeka nie wiadomo na co. No. To jest tendencja z gier, gdzie wiesz, w starych grach czasami na przykład było trudno o potki z życiem i się je chomikowało na trudne chwile. Tutaj jest za dużo potek. Tak. Za dużo. Ja się kapnąłem ostatnio w... odgrzebywałem save'y w Skyrimie. Nie wiem, czy w Skyrima grałaś, czy nie miałaś okazji bardziej? Nie miałam. A. No i tam jest, że też z tym nie ma absolutnie problemu. I ja miałem po, nie wiem, 500 potek na niewidzialność, na silniejsze ataki, na wiesz, wszystkie te potki. Które mi zajmowało od groma miejsca w plecaku, których no właściwie mogłem sprzedać, bo i tak mi nigdy nie są potrzebne, bo miałem czary, żeby robić to samo, bo byłem postacią klepiącą sobie mele, a od leczenia miałem tam czary rozwinięte, więc... Mhm, bij sobie jeden. Okej. Okej. Ha! Uff. No, wiesz, podnosz. O, ajsy się pojawiły, dobra. Aha, jest Petra Hulk! To jest jedyne, czego mi brakuje na tym kanonie, że nie mogę tymi granatami rzucać. Idziemy! Geronimo! Powinno być ten. Godzilla oglądałaś tą nową? To znaczy, no, już ma z 2 lata chyba. A coś tam może kiedyś, no. No to jak te wielkie potwory się nawalają, to wygląda jakby było zwolnione tempo, bo one są takie wielkie, że takie... No. To jak jesteś spowolniona, to trzeba kliknąć, to znaczy zrobić przybliżenie, żebyś wyglądała na dużą bardzo i wtedy jest ten, walka Godzilli. No. No szybciej. That's the wrong target. 3-6. Czwartego ci prowadzę. O, dziękuję. 2 sekundy do granata. I bup. Ten granat jest taki słodki, to jest takie... Muszę pamiętać, że jak mam wszystkie cooldowny zjechane, to muszę ten... zmieniać się na kanona. Chociaż mam... przeładować? Nie, jak... no właśnie, to też mam na cooldownie. Aha. Bo to przeładowanie jednak ma dość długi cooldown. Nie wiem, może coś źle robię, może tam jest jakiś trik na skrócenie cooldownu od przeładowania też. To ma 30 sekund prawie. Nie, no bo to tak używasz. Serię, przeładowujesz,
Znowu używasz serii, używasz jakieś dwa inne skille i już masz przeładowaną serię, znaczy, i znowu możesz... Właśnie nie mam drugiego skilla, mam granat i tak jakby brakuje mi czegoś. Może albo jeszcze nie mam, bo czegoś coś źle ustawiłem, nie wiem. Bardzo możliwe, że to drugie. Masz ten zwykły shot, masz ten shot w głowę, masz co tam masz jeszcze? Masz jakieś dużo rzeczy, masz... Disruptor shot, winged shot, o to nie, to z powietrza. Czekaj, gdzie ty? Aha, tutaj. Cóż, dobra, zaraz próbuję to ogarnąć. W takim razie. I znowu najpierw go zatrzymuję, potem pierwszy raz. Okej. Okay. Jeszcze mam ten Disruptor Shot, a faktycznie mogę robić jeszcze to. To. Ja już 5 na 6 mam. Masz? Wszystkie masz 6? Nie, czekaj, zaraz. 6 na 6 mam. Canyon Trico Horn, tak? No, to ja mam jeszcze jednego. Super. To widzisz, tyle mi ich nawystawiałaś, że ty tyle nie masz. No, widzisz, jaka dobra jestem? No. Co prawda, to prawda. No, widzę jedno. Jednorożce. Jedno małe baby triko. Jup. Okej. Okay. Te są śmieszne z tymi rogami wielkimi. Na dole. Dobra, teraz spiryty. Musimy iść po spiryty. Gdzie to było przejście tutaj, chodź. Mostek fajny. Ha. Co to jest? Tyr krystal. O, to też było kiedyś do questa, ale już chyba nie jest. A, bo nie wzięliśmy tego questa. Może... Zaliczę normalnie, nie? Chyba tak. Chyba tak, no patrz co się dzieje na twoim ekranie. Nie, przyglądałem się tej łezce, bo jest śliczna. Wymówka na poczekaniu wymyślona. Jeden. Cyklon Spirit? Nie. O, jest! Szaleństwo. Są moby do ubicia. Życie jest piękne. Na 4 i 5 na 6. Sześć na 6. Szaleństwo. Dobra. Teraz spirit musimy iść. Tak myślę sobie tutaj o tym ekosystemie, gdyby wiesz, tak wprowadzić zasady normalnego życia tutaj na chwilę, jakby się te wszystkie potwory sobie nawzajem rzuciły do gardeł, o ochronę habitatu, czy jak to tam nazwać. Było takie, jesteś na moim terytorium, jep, później taka pustka w puszczy, nie ma nic. Normalnie, to w Stanach raz na jakiś czas robią taki eksperyment i to się nazywa Black Friday. Jestem straszny. To był zły tekst. Ale prawdziwy. Prawdziwy.
Teraz tutaj mamy Glacjonta de Harpy. Rozumiem, że miałem czekać, aż niego wbijesz z jakimś skillem. No. Aha, nie. A to był ten jeden większy, tak? No, dobra. Był. To jeszcze musimy poszukać tych drugich. To zostały nam... Trzy. Trzy questy? A nie, trzy do ubicia różne. Z ostatniego questa. O, nieźle. Ciekawe, czy mi dobije cały level z oddawania tych questów. Dobije. Jak nie, to wbije między nagraniami. To znaczy, miałem taki plan wcześniej, żeby ten miał już nowy wstępniak, ale nie wyrobiłem z tym, ze zdrowiem. Nie byłem w stanie się nagrać. Wow. Jakiś cyklon się przyczepił. Byle nie B. Frostfist. Przerwałem mu. Wow! Chyba tak to wyglądało. Znaczy, użyłem tego tylko dlatego, że na innych rzeczach miałem cooldowny, ale to było takie strzelił. Jeee, udało się. Właściwie mógłbym to za DP użyć teraz. Tego buffka. No. Magic Force, tak? Tak. Bo jestem naładowany na maksa po tych przed nagraniem, co robiliśmy. Maluszkach. Fajne są te petocholki. Podobały mi się, jak są teksturowane. To znaczy, że wyglądają faktycznie, jakby były z lodu, nie? Z lodu albo z jakiegoś takiego, nie wiem, akrylu czy czegoś. Na moim starym kompie wyglądałyby, jakby były zrobione z plastikowych pudełek, tych takich przeźroczystych, co wiesz, ciasteczka są w nich zapakowane. Niestety tak to działa. Snow właśnie Fury. Tak. No Fury. I ostatni. No tośmy se pogadali. No nie. Ja teraz miałem taką sytuację, jak ze znajomymi wracaliśmy z imprezy. I jedna kumpela się tak spiła tak strasznie, że szła i bełkotała. I naprzeciwko szli goście prowadząc swojego kumpla, który też był tak schlany. I ona. O, pogadali. Tak, i oni zaczęli bełkotać do siebie. I widać, że się świetnie rozumieli, nie? A my i tamta ekipa po prostu staliśmy obok i laliśmy, bo nikt się nie mógł ruszyć, bo to tak komicznie wyglądało. My ich na siłę ciągnie macie. I odpowiadałem, no to na tej zasadzie. O, sorry, nie. Nie było tego. Nie! Chill blow. Chill blowem jeszcze z tą Storm Spirita zgarnąłem za plecy, żeby nie było za lekko. Jak już nie, to pełną parą. Dobra. No to, że wszyscy to. No tak. Okej, to mi się tylko świecą dwa, ale pokazuje mi, że mam na jednym 9 na 9, a na drugim mam 6 na 6 i 4 na 4, bo reszta się złożyła do tej gwiazdki, że jest skończone. No tak, no to dobrze. A dwa się nie złożyły, ale pokazuje, że wszystko jest, czyli pewnie będzie jeszcze coś do pogadania. No to z mapki do Redmana Cavern. I oddajemy. Jej. Gdzie jesteś? Wyczeptaj na proszę oddawać. Czekaj. A, tam. Dobra. Już się przestraszyłem.
do niego głos. Welcome. No widzisz? Jest poziom! Oho! Okej, tu wszystko oddane. Biegnę za tobą, żeby przypadkiem nie było, że czegoś potem nie oddam. Do góry jeszcze chyba trzy są, tak mi się wydaje. Mam jeszcze The Crisis of Beluslan. Jakiś żółty mi się zaświecił. Ale muzyczka jest kompletnie nie w klimacie śnieżnym. Nie wiem, czy też ją słyszysz. Jest taka lekko arabskie rytmy? W sumie się nie znam, może no, to jest to... To jest tych mału, nie? Muzyczka, on, oni... A. W ich wioskach są właśnie. O, ja jeszcze jeden level nawet zrobię. 45? No. Ładne skille mi doszły. Teraz to mogę healać. Czekaj. Pod czym miałem... O, tu mam jeden. Gdzie jest ten jeden? Świeci mi się, że mam jeden, nie widzę go. New skill. Sealshot. A jest sealshot. Ja mam sealshot. Po prostu. Co? Nie mam sealshota, mam soulshot. No widzisz. Aha, dobra, to jest ten. Dochodzi jako kolejny do soulshota w chainie. Fajnie. Mam jeszcze jeden do oddania, jakiś Decorative Skulls. Teraz to ja mogę healać. Jestem za, przydaje mi się. Teraz to ja mogę healać. To co, kiedy idziemy na piracki statek? Jedno, które healuje po 700 przez 6 sekund, co 2 sekundy, czyli 3 razy po 700. I drugi, który naraz healuje 3100. Okej, czyli tymi dwoma skillami jesteś w stanie mnie wylewelować ze śmierci na prawie maksa. Git. Okej. Okay. Czy tu będzie ostatni? Tak, jest. A, to jest ta pani, która świeciła biustem przed oczami. Crush our enemies! Jak ona wyskakuje z tekstem Crush our enemies, to tak... Ale jak ona chce to zrobić? Tak jak na filmiku? Okej, okay, i muszę zahaczyć Mercha, bo jestem tak przepakowany, że wow. Okej. Okay. Dobra, ale to po nagraniu, nie muszę tego ten... Ale na ticket dostałam... po co mi te tikety na 4-5, ale dobra, spoko, niech będzie. Bundle of supplies. Ha. Dobra, to co? Ustawiamy się to i zamykamy? Czekaj, bo może wrócimy do tego belu jeszcze, bo chciałam zobaczyć, czy nie ma czasem tych różowych, progresowych tam takich, tych okay. Z nagrodami jakimiś questów do wzięcia na 4-5. Chcę się upewnić. Dobra, i jestem. Pewnie, dobra. Returnem. No, bo będą. No, tu mam od Karyjankę jakiś. Na 39. Off to drop near go. Okej, okay, są 3 progresowe na 4-5. Dobra. Ile ci brakuje na 4-5? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Procenty, aha. Procenty. Mam 63,39. Okej. Okay. O, to quest 2 i powinno dojść, dobra. Dobra. Ustawiamy się jakoś ładnie na tle ładnych kryształów. Tak? Okay. Dobra. Ale czadersko wygląda przez tą bramę, te korzenie takie. Dobra, może być na tle bramy. Tak wiesz, mrocznie taki trochę Edgar Allan Poe.
To ja Ci dziękuję za to, że byłaś. Ja również. Dziękuję Wam za uwagę. I gdzieś tu też miałem to do kliknięcia. Oto. Dziękuję Wam za uwagę i hej! Jest! Jesteśmy znowu naszą głosownią. Ja tym razem biorę Merlinerka. Dobrze. Co on tutaj ma? Jaka głowa. Duży kapelusz. Jaki czat, ja takim chcę na co dzień grać. Dobra, gotowy? Masz tam potki wyciągnięte na szaro, co się świecą, co były? Tak, mam. Dobra. No to lecimy sobie. Już lecisz na bossa od razu, tak? Okay. No tak. Zaznacz go sobie bossa. Aha. To jest taki podwójny pasek ma ten boss i mając jego na targecie po prostu klikasz 1, 2, 3, nie? Skille. I to wtedy też. Ale chodź tu bliżej pod bossa. No właśnie, zauważyłem. Gdzieś, nie tam gdzieś z tyłu. Tutaj wszystkie się zlatują do środka, także. Okej, to trzecie chyba zamraża. Bi. To błyskawice, 1, 2, 1, 2. Fajnie jest. Tylko zejdzie z cooldownu i się nie zapominać, tylko klikać. Ty tutaj robisz damage, bo ja niestety moje skilly nie są za dużo damage'owe. Dobra, lecimy dalej. Leć za mną kompletnie, zostań tam gdzie ja. Tu w tej skrzynce, o. Podnieś sobie fotki. Szybciutko i biegnij za mną. Biegnę. Tu tam chciałeś na pewno wszystkie? Tak. Czy dałem take all. Okay. I tego najwyższego rozumiem mam oznaczać? Tak. Tego grubaskę. No to o dziwią ma biost, że chyba jest żeńskie. Ewentualnie ma piwne. Też może być, zawsze istnieje takie ryzyko. Aha. Gdzieś pobiegłaś, czy ten... Świruje mi tu grafa. Ja się przesunęłam, bo tu się pojawią jeszcze jedno. A, już jest obczajona w pełni. No. Dobra, gadamy tutaj. Już stajemy na tym i gadamy, tak? Tak, żeby się podleczył. Poczekaj, aż cię podleczy i przechodź przez kółko. No już. Jesteś? Jestem. A to biegasz ze mną. Wstań tu gdzie ja i nawalaj z tyłu. Dobra.
Zamrożenie Thunderbolt, zamrożenie Thunderbolt. Dalej. Bliżej, ty stoisz za daleko, w ogóle ich nie pijesz. Pod nogami im stać. Okej. Ty też też. Pobiegam dalej, ogarniaj. Patrzcie, co robię. A nie, zniknęło mi wszystko po prostu. Stałaś i przestałaś stać. Patrzcie ich najwięcej, to gdzie ja stoję i pijesz. No, gladem ci lepiej szło. Zobacz, ja mam życia, ulecz się trochę. Po tą jakąś. Dobra, pierwszy boss. Chodź tutaj, DP zwali, już powinieneś mieć DP full. Na bossa, w bossa DP. Jeszcze raz co? Ostatni skill, DP! Nie mam jeszcze naładowanego. Nie masz? No jak możesz nie mieć? Ja mam, a ty nie masz? Zużyłem. Aha, no to świetnie. W bossa się zużywa, a nie. Aha. No to takie rzeczy mówi się na porządku! Nie mogę piorunów używać, nie wiem czemu. Masz zaznaczonego bossa? Okej, okay, oznaczył mi się. Dlatego. Kliknąłem pewnie gdzieś koło skilla. Okay. Nie wiem, czy tym razem nawet drugiego bossa damy radę zabić, bo czas nam się kończy. Za wolno bijemy wszystko. Ja wolno, nie dam rad. No, bo już tylko minuta się nie pojawił jeszcze. Spoko. A, trochę treningu i by było, ale... Nie no, potrzebna trzecia osoba. A tym gladem jakoś lepiej ci szło to demodżowanie. Szybciej schodziło, tym to jakoś nie umiesz coś. Może większy obszar w lat może pojąć, a ten sork mniejszy i ty nie stajesz tam, gdzie trzeba, nie? Możliwe. Teraz się czas kończy. No to jeden kluczyk to by było na tyle, nie? Dwa kluczyki, nie, dwa chyba. Zobacz, ile masz. Tak? To w tej drugiej kostce powinno być. A nie, tutaj dwa mam. No to dwa małe skrzyneczka możesz sobie. Jej! Mówisz, że dwie małe, tak? Ancient Goblet! Jakiś Holy Upgrade Serum. Wow! Brawo! Dobry item. Dużo pieniędzy kosztuje. I Fortified Divine Life Serum. No to fart. Ładnie. Jej! Nie ma to jak lamić przez całe po napisach i dostać coś fajnego.
To sobie odłóż, bo będzie ci później potrzebne, albo sobie sprzedasz i kupisz goldpacka za to. Także to jest co najmniej gdzieś 100 milionów kosztuje. Wow! Że tak powiem, moment, moment, to ujęcie końcowe powinno być tutaj, o. Gratulacje. Dziękuję, dzięki, że mnie zabrałaś. O tak, 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 tak się czuję po tym nagraniu, tak, dokładnie tak. Po tym nagraniu, które dopiero za chwilę robimy, to ty jeszcze nie wychodzisz. No, no.